Cieszyński Bal Aniołów miał w tym roku wyjątkowy charakter. Zamiast tradycyjnego balu organizatorzy zaproponowali filmowy blok edukacyjno-zabawowy. Na tym jednak nie poprzestali i wzbogacili to wydarzenie o konkurs plastyczny Mój Anioł. Od 9 marca w Cieszyńskim Ośrodku Kultury w Cieszynie można oglądać wszystkie prace, które zgłoszono do konkursu. To jest kolejny etap tego balu. Dzieci przygotowywały pracę u siebie w szkołach, w ośrodkach, a my dzisiaj je wystawiamy. Ponieważ te prace są wszystkie piękne, wszystkie zasługują na to, żeby je zobaczyć. Zachęcamy również do tego, żeby sobie wybrać taką pracę, zabrać ze sobą do domu, do biura. W zabawie wzięły udział dzieci z terenu powiatu cieszyńskiego. Szkoły podstawowe, również ośrodki. No i trzeba powiedzieć, że są to ośrodki z całego naszego powiatu, bo jest i Cieszyn, szkoła podstawowa numer 2, numer 5, jest zespół placówek szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnych, jest Ustroń, Wisła, Skoczów, a więc cały powiat. I cieszymy się bardzo, bo jesteśmy tak naprawdę związani tym balem ze sobą, taką wielką sympatią od wielu, wielu lat. Bal od wielu lat wspiera m.in. pan Jan Potysz. Jesteśmy ciągle sercem i takim ciepłym z wszystkimi, którzy po prostu potrzebują. A oni na pewno potrzebują każdy dzień. Wystawa będzie dostępna dla oglądających do 19 marca. Dziękujemy wszystkim darczyńcom i zapraszamy również całą społeczność powiatu, miasta Cieszyna i okolicznych miejscowości do wspierania naszej inicjatywy Balu Aniołów w przyszłych latach. I jeszcze raz zapraszamy wszystkich na wystawę. Można przyjść tutaj, zrobić sobie zdjęcie ze skrzydłami. Dzieci pięknie napisały, anioł jest w każdym z nas. Tegoroczna edycja balu powoli przechodzi do historii, ale to nie jedyne wydarzenie, w które zaangażowały się soroptymistki. Jedną z ostatnich naszych akcji był Dzień Kobiet w Bibliotece. To też jest akcja cykliczna co roku. No, w tym roku jest on wirtualny i można obejrzeć na Facebooku Biblioteki, a później i na naszej stronie Klubu Sorooptymistycznego w Cieszynie film dotyczący naszej organizacji sorooptymistycznej, która obchodzi stulecie w tym roku. I będzie drugi filmik dotyczący Doroty Kuszyńskiej, która jako pierwsza organizowała w 1911 roku obchody Dnia Kobiet na Śląsku Cieszyńskim. W witrynie biblioteki jest wystawa o Dorocie Kuszyńskiej i można w bibliotece otrzymać kartki z jej podobizną, z jej życia dotyczące i ta akcja będzie trwała do 19 marca. I 19 marca pojawi się drugi właśnie filmik o Dorocie Kuszyńskiej, ponieważ wtedy w 1911 roku obchodzono po raz pierwszy Dzień Kobiet. I dlatego 19 marca. Już dzisiaj możemy zaprosić na spacery po Cieszynie, szlakiem cieszyńskich kobiet. Spacery dla nas, tak nazwałyśmy ten projekt i wiemy, że już mamy dofinansowanie z Urzędu Miasta, bo stanęliśmy w konkursie i udało nam się uzyskać środki. Oczywiście, że finansujemy również z własnych środków klubowych. Wspierają nas przede wszystkim Władzia, która jest przewodniczką cieszyńską i nie tylko, ale znawczynią historii kobiet cieszyńskich. Zapraszamy na te spacery. Oczywiście terminy będą podawane później. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.